Coraz częściej mówi się, że polski system edukacji nie uczy wykorzystywania wiedzy w praktyce ani twórczego rozwiązywania problemów czy zadań matematycznych. Dlatego w ramach projektu Zdaj maturę, rozwiń skrzydła maturzyści na nowo przerabiają materiał z ostatnich 3 lat. Matematyki nie może się uczyć patrząc, jak ktoś coś robi, tylko po prostu trzeba rozwiązywać zadania. Ja chcę ich zmusić do tego, żeby rozwiązywali bardzo dużo zadań, no po to, żeby tą wiedzę nabyć i utrwalić. W zajęciach weźmie udział 40 uczniów Karolinum. Szczególne przywileje objęły panie. To dla nich zarezerwowano większość miejsc. Walczymy też częściowo właśnie z takim stereotypem pokazującym, że to mężczyzna jest tylko predysponowany do realizacji studiów na kierunkach technicznych, bo wszyscy wiemy dokładnie, że tak nie jest. Zresztą na własnym przykładzie, bo jestem wykładowcą kierunku technicznego, mogę powiedzieć, że dziewczyny, kobiety bardzo dobrze dają sobie radę. Do projektu zgłosili się uczniowie głównie z klasoprofilu biologicznego i humanistycznym. Chcę wziąć udział w tym projekcie, ponieważ chcę się dobrze przygotować do matury. Jeśli chodzi o język angielski, to bardziej chcę rozwinąć swoje umiejętności komunikowania się. Chciałabym się podszkolić trochę do matury, bo jednak myślę, że te godziny, które mamy w szkole, to jest dosyć mało. Dużo ćwiczymy, ale zawsze więcej godzin to więcej rozwiązywania zadań. Przed każdymi zajęciami na uczniów czekać będzie gorący posiłek. Seminaria i ćwiczenia obejmą język angielski oraz matematykę, z której pierwsze zajęcia odbyły się w miniony poniedziałek. Napisaliśmy ten test, było 21 pytań. Zdążyliśmy wszystko omówić po kolei, dokładnie każde jedno zadanie i zrobiliśmy 3 dodatkowe zadania. Także myślę, wszystko to szybko, sprawnie idzie, obiady są pyszne. Chcąc dobrze przygotować się do matury, uczniowie często decydowali się na wykupienie korepetycji, a to niebagatelny wydatek. Matematyka to nawet 60 zł. Za matematykę dużo biorą nauczyciele. A angielski do matury, jeśli chodzi, to 50 zł, tak. Matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku. Uczniowie klas humanistycznych rzadko wybierali ten przedmiot. Udział ich w projekcie da im taką pewność, a może i nawet większą swobodę w rozwiązywaniu tego arkusza egzaminacyjnego, gdzie oprócz zadań jest jeszcze stres, jest presja czasu. Ta sprawność wyćwiczonych różnych działań na pewno przełoży się na efektywność egzaminu maturalnego. Nyski Uniwersytet Dziecięcy kierowany jest do 40 uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych z gminy Nysa. Ja myślę, że nigdy nie jest za wcześnie, a przede wszystkim pokazanie, że te takie nauki ścisłe, matematyka, fizyka, pokonanie tego stereotypu, że to jest strasznie trudne i wiąże się tak stricte ze szkołą, to właśnie nie jest tak. Jest naszym celem jest, że te dziedziny są potrzebne w życiu codziennym. Głównym celem Nyskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi, językami obcymi oraz przedsiębiorczością, przede wszystkim przez zabawę. Projekt będzie kontynuowany, bo tego typu praktyki przynoszą przyszłym studentom wymierne korzyści. Ci ludzie są lepiej przygotowani do tego, żeby później studiować. W związku z tym też jakby mniej czasu, mniej zajęć trzeba poświęcać na to, żeby uczyć ich tych podstaw. Nyski Uniwersytet Dziecięcy oraz Zdaj maturę, rozwiń skrzydła współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Projekty realizowane są od 1 października do 30 czerwca przyszłego roku.